Witam was wszystkich w Overlord. Ach, przepraszam, że tak długo siedzę w tych obcych, ale muzyka jest po prostu niesamowita w tej grze. Nie będę się rozpowiadać o tej grze, bo nie ma za bardzo o czym rozmawiać. Zobaczycie rozgrywkę, jak będę nagrywać. A więc rozpocznijmy nową grę. Tutaj! Don! Wytrzyjcie mu trochę kwasu w oczy, to go otrzeźwi. Mistrzu, ze złem ci do twarzy. Ruszajmy, możemy dokonać tak wielu nikczemnych czynów. Już czuję, jak okolice spowija opar trwogi. Nazywam się Senkol. Jestem mistrzem twoich sługów i oddanym wyznawcą ciemności. Z czasem znowu będziesz widzieć jasno, a twoje mięśnie nabiorą na powrót mocy. Bardzo długo pozostawałeś w objęciach snu. Ta pieczara to jama rozrodcza, w której przychodzą na świat i żyją nowi słudzy. Skoro już tu jesteś, możesz przywoływać sługów z tamtej bramy. Tylko spójrz na te wyraziste, pełne zła twarze, gotowe na twoje skinienie rzucić się do walki, aby grabić i plądrować. Przejdźmy dalej. Chodź za mną, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat walki i wydawania rozkazów. Oczywiście, możesz od razu przejść do rozwałki. W takim wypadku będę na ciebie czekać w sali tronowej na piętrze. Pójdę jednak... Słudzy będą zawsze za tobą podążać, chyba że wydasz im jakiś inny rozkaz. Pójdę jednak poćwiczyć trochę. Bycie suwerenem to coś więcej niż tylko miotanie kul ognistych i wywoływanie zamieszania. Prawdziwe zło wymaga umiejętności i może odrobiny szaleństwa. Śpiąca królewna chyba jest jeszcze trochę zaspana. To nasz błazen, panie mój. Dawno temu powinien był zawisnąć na blankach jako pokarm dla kruku. Naucz go szacunku dla suwerena. Przestań! Łaskotki! Dobrze! Uderz go raz jeszcze! Nie powstrzymuj ciosu! Zaraz sobie wszystko przypomnisz. Okrucieństwa nie da się tak łatwo zapomnieć. No dawaj, metalowa puszko! Dokładnie! Masz go! Ejże, księżniczko! Ruszasz się z gracją martwego borsuka! Śmierdzisz niestety znacznie gorzej! Jest poza twoim zasięgiem, panie! Każ swoim sługom zamknąć mu jadaczkę! Puścioszku! Powinni cię nazwać surowe! Jakaż to radość dla mego czarnego serca! Tak patrzeć, jak się ganiają i próbują nawzajem pozabijać! O! Widzicie... Przywołaj sługów z powrotem, mistrzu! Widzicie, spolszczenie jest całkiem niezłe w tej grze. Wszystkie! Ej, panie suweren! Pokaż no trochę zła! Jeśli chcesz, aby twoi słudzy przemieszczali się skomplikowaną trasą, musisz nimi odpowiednio pokierować. No tak, jak widzicie, miniony, znaczy sługusy, czy sługi, jak tutaj się na nich mówi,
są głównym filarem tej gry. Bez nich nic nie zrobimy. To ma być zły suweren? Już prędzej zła surówka! Nie pozwól mu uciec, panie mój! Rzuć na niego całą hordę swoich sługów! Dopiero będzie miał zagwozdkę! Dopiero co tam szlazły przecież. Jesteś już gotowy, mistrzu. Chodź ze mną do sali tronowej. Złe uczynki same się nie uczynią. Jeśli chcesz, możesz go jeszcze obić. Dobra, chodźmy. Będziemy się tam błaznem zajmować. Twoja sala tronowa, panie mój. Niestety, w dzisiejszych czasach ktoś uznawany za bastion zła musi co chwilę mierzyć się z jakimiś walniętymi bohaterami. Ostatnia ekipa była wyjątkowo wkurzająca. Zabili twojego poprzednika. Ale zająłeś jego miejsce, panie mój. Zło nigdy nie śpi. Co gorsza, tamta ekipa złupiła i zniszczyła wieżę. Dla sił ciemności to jedynie drobna przeszkoda, panie mój. Jesteś nowym suwerenem! Odbuduj swoją wieżę, ukaż tych samozwańczych bohaterów i odtwórz mroczną domenę. To portal wieży, panie mój. Niestety, brakuje mu źródła mocy, jakim jest serce wieży. Wciąż pozostała mu odrobina energii. To wystarczy, aby przenieść cię do miejsca, gdzie ostatnio widziano serce. Przejdź przez bramę, panie, gdy już będziesz gotowy. Spotkamy... Ups, przerwałem mu niechcący. A, zdołałeś przejść przez bramę, mój panie. A, ta spokojna głusza, cicha idylla. Obrzydliwe, nie? Tylko się nie zaciągaj, panie! Za pomocą tych bram możesz przywoływać sługów. To prastare, tajemne połączenia twojej wieży z tą ziemią. Aktualnie masz do dyspozycji tylko brązowych. Musisz odnaleźć pozostałe plemiona sługów, zanim będziesz mógł ich przywołać. Może uda nam się w tym żyznym i zielonym paskudztwie odzyskać część przedmiotów skradzionych z naszej wieży. Twoi słudzy czekają. Trzeba ich tylko przywołać. Brązowi słudzy to twoi główni wojownicy. Z radością zginą, aby ratować ci życie. Piękna sprawa. Te puszyste stworzonka ledwo zdają sobie sprawę z tego, że żyją. Ale i tak można z nich pozyskiwać moc życiową. Pamiętaj, im więcej mocy życiowej, tym więcej sługów. Wróć do bramy, aby ich przywołać. No właśnie, zbierając mocy, znaczy siły życiowe żyjących istot, możemy przywołać więcej sługów. Niestety teraz mamy maksymalny limit 5. Przeżuwać trawę i czekać na śmierć. To całe ich zajęcie. Ten filar bodajże zwiększa życie minionów, czy ich ilość do tego, do przywoływania, nie pamiętam dokładnie. Ale nie możemy go wziąć. Niestety brązowi nie potrafią pływać. Ale szczerze, najbardziej lubię brązowych, są najprostsi. Najbardziej brutalni, mi się wydaje. W urnach, które widzisz przed sobą, może się ukryć coś przydatnego. A twoi słudzy uwielbiają rozwalać różne rzeczy na kawałeczki. Bar-
bardziej cenią sobie tylko mordowanie. No, dokładnie. Tutaj to tylko okrążę, tak? No, chyba skończyliśmy w tej części mapy. Droga zablokowana. Dysponujemy jednak przewagą liczenną. Rzuć wszystkich sługów na ten filar. Wspólnymi siłami go przesuną. Naprzód! Niziołki zajęły moje gospodarstwo. Związały mnie i wystawiły na słońcu jako stracha na wróble. Teraz te dynie spiskują przeciwko biednemu Bobowi. Chcą się zemścić za wszystkie ciasta, na które zostały przerobione. I zupy, i galaretki, i nawet lody. Każdej nocy słyszę, jak dynie do siebie szepcą. Ale nie zostawię swojego gospodarstwa niziołkom. Nie ma mowy! One są jeszcze gorsze od tych dyń. Pomóżcie Bobowi odzyskać gospodarstwo. To jest najgłupsza rzecz. Twoje spory nie są spokrewnione z dyniami, co? Nie mogę zranić. Ale to jest głupie. Jesteśmy siłami nieczystymi. Wrzeszczą! Dynie wrzeszczą! Boją się! Do ataku, bracie! To jest taka głupota! Nawet sojuszniki możemy rozwalać. A właśnie, mogą sobie robić miniony z dyń osłonki na łupy. Nawet ptaki się ze mnie śmieją. Sprzymierzyły się z dyniami. Trzymaj te piskliwe stwory z dala ode mnie! Byle dalej! Kurde, tak chciałbym go zabić, ale nie mogę, no niestety, gra nie pozwala. Nie są spokrewnione z dyniami, co? Moje gospodarstwo! A zresztą, wolę gospodarstwo zniszczone niż takie, które śmierdzi niziołkiem. To nie są formalne, herbatopijne i ciastożerne niziołki. To wredne, małe, chuncwotowate nizioły. No chodźcie tu, cholery! Śmierć! 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 Dobra! Ale dostały nauczkę! Lepiej już stąd idź, synku. Ścieżka za moim domem prowadzi do wioski Obfitość. Uważaj na siebie. Po drodze na pewno czai się więcej tych tłustych demonów. Nawet nie pomogły mi. No! O to chodziło. To moje! Słudzy mogą zapuszczać się w miejsca zbyt małe dla waszej nienawistnej wspaniałości. O tak! Słudzy będą się automatycznie wyposażać we wszystkie znalezione przedmioty. Zarówno przydatne, jak i nieprzydatne. Nie obawiaj się jednak. Twój